Cześć wam dzisiaj, ja jest widzu wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact Serio, tym samym tytule i zacznijmy od tego, że jest lista, zbieramy na Sino, to znaczy wy zbieracie na Sino i jeżeli chcecie rolować na streamie, to zapraszam was bardzo mocno i serdecznie, odbędzie się już 28 września, czyli za tydzień, troszkę ponad, chyba tydzień plus jeden dzień. Jeżeli chcecie być na tym streamie, wziąć w tym udział, to tak. Przede wszystkim potrzebujecie mieć co najmniej 30 rolek w dniu rolowania, nie w tym momencie zapisania się na listę, tylko jeżeli 28 będziecie mieli co najmniej 30 rolek, to witamy was z otwartymi ramionami. Oprócz tego internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co ja mam restreamować dalej, żeby było widać, co się dzieje, to jest związane z bezpieczeństwem. Jeżeli ja streamuję to, co wy mi pokazujecie, to nie mamy żadnego połączenia ze sobą jakby, a jeżeli ktoś chce, żebym ja danej osobie wbił na konto, to zawsze istnieje ryzyko, że jeżeli ja zostałbym zhakowany, to mogę, wiecie, compromise innych, czego wolałbym uniknąć, dlatego też robimy to w ten sposób. Aczkolwiek, jeżeli ktoś ma problemy z internetem, to zazwyczaj idzie się ugadać i jakoś inaczej to rozegrać. Ale jeżeli jesteście niepełnoletni, to zgoda rodzica albo prawnego opiekuna mile widziana, ze względu na to, że będziecie w internetach. I fajnie by było, żeby wiedzieli, że coś takiego robicie. To wiecie, nie jest jakieś takie harde, że musicie rodzice koło siebie i rolujecie, tylko rozumiemy się, nie? Rozumiemy się. Niektórzy o to pytają, nie musicie nic mówić, nie musicie mieć mikrofonu, streamujecie tylko grę, więc zasadniczo ja za was trzymam kciuki, czaty za was trzymają kciuki, wysyłam szczęście w waszym kierunku, ale się walnąłem w łokieć, dobrze, że w ten, bo ten drugi mam uszkodzony, a ten... I to, co wam wpadnie, jest wasze. Cieszymy się waszym szczęściem i płaczemy z wami, jeżeli się nie uda. Na tej zasadzie to działa. I to jest wszystko. Zasadniczo to jest wszystko. Więc jeżeli odkładaliście na Lorda Sino albo na Ventiego, ewentualnie Candice, Fredkę. Jeżeli odkładaliście na Fredkę, zapraszamy. Bardzo, bardzo mocno zapraszamy i widzimy się już 28 na streamie z rolowania. No i najważniejsza informacja w tym całym zestawieniu dla tych z was, którzy chcą rolować, listę zbiera Kitsu oraz Secia. Link macie na dole w przypiętym komentarzu. Najprawdopodobniej chyba, że lista wskoczy chwilę po odcinku, to wtedy doedytuję. Za moment będzie, ale już powinno być. Kitsune zbiera i razem z Secią układają listę co, gdzie, kiedy i sprawdzają, jak wasz internet się trzyma. To, co jest ważne, to, że jest konkurs u If Anime. Wysyłam was, link będzie na dole w przypiętym komentarzu do Instagrama i konkurs trwa od 19 września do 26 września. Wyniki będą we wtorek 27 września o godzinie 20. Do zgarnięcia jest mega takimakura, kompletna 70x30. Możesz wybrać jedną z dostępnych w sklepie i w anime, tam wszelkie informacje są, może być to nawet ta nowa jojka, która jest cudowna, jest prześliczna. Zasady: zapytaj rodzica o zgodę, zaobserwuj profil, profil musi być ogólnodostępny tej osoby, która obserwuje, oznacz trzy osoby, przyjaciół lub znajomych lub tych, do których lubisz zaglądać, napisz w komentarzu pod tym postem, która postać twoim zdaniem ma najfajniejszy, najpiękniejszy kostium. Nie zapomnij, że to jest zabawa i liczy się poczucie humoru. I w anime i Usagi Chin decydują, który komentarz wygra. Koszty przesyłki pokrywa IF, oczywiście. I to jest konkurs u IF, z którym ja nie mam nic wspólnego, poza tym, że wam mówię, informuję was, że jest, bo są fajne takie makury genshinowe do zgarnięcia, więc lecicie, obserwujecie, zostawiacie sporo miłości. Więc IF anime daje czadu, a my przeskakujemy do kolejnej rzeczy, bo tym razem dla odmiany Rafikowy również dał czadu i macie tutaj... Dobra, może po kolei. Będziemy lecieli z tym po kolei, bo był Opolcon i... Z tego co rozumiem, Rafiko wybiegał z aparatem, robił zdjęcia genshinowym cosplayerom i cosplayerkom, uzyskał od wszystkich zgodę i jeżeli widzicie się na tych zdjęciach, to krzyczcie, ja z chęcią was oznaczę, że to jesteście wy i dam linka do was. Nie mam tutaj oznaczeń, bo te osoby nie zostawiły do siebie żadnych danych kontaktowych, więc nie wiem, kogo pokazuję, ale wiem, że mam zgodę na pokazanie tych osób i jesteście awesome! Jeżeli to oglądacie, dacie mi znać, że to jesteście wy i ja będę mógł zostawić linka do na przykład waszego Instagrama albo, nie wiem, Twittera, czy gdzie się tam najbardziej udzielacie, bo to z chęcią bym zrobił. Więc zacznijmy od Mega Kazu i Mega Kokomi! Piękny zestaw, cudowny i z tego, co wiem, oglądacie mnie, jest mi niezmiernie miło, jest ekstra. Jesteście ekstra, dziękuję! I to jest super, podoba mi się. Kurczę, jakbym miał... Nie mam właśnie wizji, nie mam... Ale dobra, zrobimy jakiś konkurs z wizjami, jeszcze zrobimy jakiś konkurs z wizjami. Przecudne cosplaye, jestem na tak, dużo miłości w waszą stronę i jesteście awesome, lecimy dalej! Tutaj mamy troszkę większy zestaw, Child, Tartaria, Zhongli oraz Yunjin. I to mi się wydaje, że... Kogoś z tych, którąś z tych twarzy kojarzę, nie chcę precyzować, ale wydaje mi się, że jedną z tych cosplayerek gdzieś mam. Nie będę mówił, o kogo konkretnie chodzi, bo mogę się brutalnie mylić. Tutaj mamy ponownie ten cudowny zestaw. Przepraszam za ten piękny blur w tle, ale nie wiem, czy od osób postronnych jest pozwolenie, może to był po prostu ktoś na ulicy, więc go... Jest niewyraźny, powinien coś łyknąć i ona zresztą też, ale... Chciałem zrobić pirat ze Spy Family. Jesteście super, te cosplaye są naprawdę cudowne.
rzeczywiście tak fajnie dobrane. Podoba mi się to, podoba mi się to. A teraz jesteśmy już przy Diluku. To jest mój troszkę wyrzut sumienia. Cosplay jest cudowny. Daje radę. A ja dalej nie zrobiłem swojego Diluka. On powstanie, spokojnie on powstanie. Bierzemy to pod uwagę. Niedługo będę, znaczy niedługo. Wiele wody w Odrze upłynie, zanim ja zrobię swojego skino Diluka. Ale idziemy od razu w skin, chyba, więc yeah. Free hugs, Ventin jest, Yogi Chat. Pozdrowienia, super jest cosplay. Tutaj mamy Kadeharę Kazuhę. Brakuje tylko miecza, ale... O nie, coś w łapkę się... Chyba, że... Nie, on ma takie ten... Dobra, nieważne. Nie, Wizu nie wyłapał koncepcji. Dobrze zrobiona, dobrze rozegrana. Aż się zainteresowałem. To mamy w bonusie. To jest do tego animca chyba, który ja mam oglądać w najbliższym czasie, jeżeli dobrze rozumiem, więc to jest nawiązanie do tego, co będzie na następnym streamie z anime. A tutaj mamy nowy zestaw. Jest, lecąc od lewej, Child, Yoika oraz Ganyu. Wiem, dlaczego Rafikowi poleciał robić zdjęcia, bo Ganyu, umówmy się, o to chodziło, ale cosplaye są czaderskie. Raiden Cup. Pełen wypas i jeszcze ta włócznia. Zaraz za tym Yoika. Muszę wam powiedzieć, że Yoika ma branie. Dość popularna postać i Kuki Shinobu. Pierwsza w tym sezonie. Jestem bardzo na tak, bo nie spodziewałem się Kuki w ogóle, a ta jest na wypasie. Raidenko, jaka słodka Raidenko! Mega! I mamy Yaemiko. Coś totalnie dla mnie, jedna z moich ulubionych postaci, ta czarna i biała skarpetka. Jestem, czuję się kupiony! Więc jeżeli widzieliście się na tych zdjęciach przed chwilą, proszę w komentarzu zostawiać informacje, jak można się z wami skontaktować i was podepnę do przypiętego komentarza. Jesteście ekstra! Naprawdę jest mi miło, że zgodziliście się być na odcinku i że mogłem pokazać wasze cudowne cosplaye. Jesteście mega, bardzo się cieszę, że coś robicie. A jeżeli coś robicie i jeszcze nie bierzecie udziału w konkursie, to dla was właśnie jest konkurs, cosplayowy konkurs. Wbijacie do mnie na Discorda, zostawiacie właśnie takie zdjęcie, na którym widać wasz cosplay. Informujecie, czy to jest cosplay kupiony, czy to jest cosplay robiony i bierzecie udział w konkursie, w którym do wygrania jest sesja zdjęciowa w Warszawie, co prawda? Tam wszelkie informacje macie na dole w przypiętym komentarzu. Oprócz tego są do zgarnięcia blessingi, welkiny i cała masa zabombiastych nagród. Zapraszam, konkurs sponsoruje i organizuje Yukina u mnie na kanale, więc more power to you, jesteście fantastyczni i mam nadzieję, że bawiliście się na Apolkonie świetnie, a my przeskakujemy dalej, bo mamy Hoyo Fair, mamy powoli zaczynający się wysyp różnych konkursów i atrakcji na hojowersowych platformach, czyli tym razem do zgarnięcia w losowaniu jest ta figurka Ningguan, jest awesome. I z tego co rozumiem są 3 sztuki do wzięcia, jest 5 standów Paimonek, które mnie interesują i ta zawieszka taka 5 sztuk. Co trzeba zrobić, żeby wziąć w tym udział? Będziecie mieli link do tego. Trzeba followować Hoyolab Mimo, oczywiście, oraz zretweetować tego posta. Aż w tym wezmę udział, żeby nie było, wezmę w tym udział, bo hurdur, czemu by nie? Więc jeżeli chcecie pozgarniać nagrody, to w najbliższym czasie powinien być wysyp konkursów mniej lub bardziej związany też z urodzinami Genshina i będzie się na tych Hoyo wszystkich wersach działo sporo, przy czym muszę trzymać rękę na pulsie, bo łatwo się pogubić, co z której strony poszło i w czym możemy brać udział, a w czym nie, bo niektóre konkursy na Japonię czy na Chiny to są takie, w których możemy brać udział, a w innych nie. One nie są zawsze lokowane na region, ale bardzo często są, więc będę musiał porozgryzać, w czym możemy brać udział i wysyłać was w konkretne kierunki, czy do konkretnych miejsc, że tutaj i trzeba zrobić to, żeby wziąć w tym udział. No dobrze, uwaga, spekulacje i spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystko z tych informacji, nie wszystkie. Zacznijmy od bardzo śmiesznej rzeczy, a mianowicie ja od jakiegoś, nie wiem, roku czy coś mówię na temat tej karcianki, która się zbliża, że będzie karcianeczka, że dochodzą do mnie informacje, że tak i tak jest to testowane i ludzie, nastawiajcie się, bo będzie trading card game wewnątrz Genshina. Gra do ogrania w tej grze. Może być bardzo sympatycznie, ale Stevie wyłapał, że gadałem o tym 666 dni temu. W odcinku bodajże 57 powinienem gdzieś go tutaj podlinkować i zostawić. Stevie się nudził i przeglądał i wyłapał. Nie zdziwiłbym się, gdyby takie coś się kiedyś prędzej czy później w grze pojawiło. To było na temat informacji, które się pojawiały bardzo dawno temu. Ktoś zrobił mock-up sugerujący, że do Genshina zbliża się gra karciana. Z tego co rozumiem, wtedy nie było tego w drodze jeszcze. To było może w planach, może nie, raczej nie, ale MiHoYo jeszcze nad tym nie pracowało. Zaczęli pracować nad tym znacznie później. Bardzo możliwe, że screenshoty, które tutaj widzicie, były inspiracją, bo podobieństwa są, ale no, jak pokażecie, jak wygląda stół do rozgrywki w Magicu, to
też zobaczycie podobieństwa, bo też są karty i też są w podobny, sensowny sposób ułożone. Co oznacza, że jeżeli to było inspiracją dla twórców do stworzenia Genius Invocation, to jestem bardzo na tak, bo mega, że fani coś robili i chcieli zobaczyć coś w grze i twórcy stwierdzili, że okej, to jest dobry pomysł, weźmy to, zaimplementujmy do gry po swojemu. No ale co ja mogę powiedzieć? Macie fragment? Nie zdziwiłbym się, gdyby takie coś się kiedyś prędzej czy później w grze pojawiło. I podtrzymuję te słowa 666 odcinków później. Podtrzymuję te słowa. Przeskoczmy do kolejnej rzeczy, którą są skarabejty. Jest cała masa, jest wysyp informacji na temat skaramusie. I muszę wam powiedzieć, że większość z nich, z tego co rozumiem, jest fejkowa, bo nie mają skąd wyciekać. To znaczy, te informacje, które są podawane, się bardzo często wykluczają, więc któraś z nich... Jeżeli jest prawdziwa, to cała reszta nie jest prawdziwa i według ludzi takich jak HXG i nie wiem, Ubacza, Blank oraz moich wygląda na to, że po prostu na tę chwilę, na ten moment skaramusz nie ma jak wyciągnąć, przynajmniej nie w tej formie, w której go podają, stąd to jest podejrzane. Ale jest jedna z ciekawszych rzeczy, która przez HXG została podniesiona, bo szaleją ploty, że Skara na swoim ulcie, na swoim Q, Elemental Burstie, nie będzie miał, w ogóle nie będzie miał cooldownu, że nie będą leciały te cyferki na dole po użyciu, ale będzie to związane z ilością energii, czyli ile nafarmicie dla Skary energii, ile będzie generowanej energii, tak długo on będzie w stanie jechać na swoim ulcie. Ile w tym prawdy jest, nie wiem. HXG podnosi ten temat mówiąc, że według tych informacji, które posiada, nie jest to prawda, albo jest to wręcz bardzo wątpliwe. I ludzie to podłapali i podają to dalej jakby, no, faktycznie to jest nieprawda. Przy czym ja muszę powiedzieć, że nie wygląda to wiarygodnie, ale to prawda być może, bo jest to jedna z ciekawych mechanik, które, jeżeli dobrze rozumiem, funkcjonują również w Honkai Impact Third. Co oznacza, że jeżeli w Honkaju to jest i niektóre postacie mają tak zorganizowane skille, to w Genshinie jest już podkładka. Twórcy wiedzą, jak to działa, jak to balansować, więc nie byłoby to pierwszy znak, gdyby coś takiego zrobili. Więc z mojej perspektywy to, co tam pociekło, jak ten skill ma działać, jest takie, a nie wygląda to najsensowniej, aczkolwiek jak zobaczę to w praktyce, mogę zmienić zdanie. I tak jak HXG mówi, że nie ma tutaj informacji, które mówią dosłownie, że to jest fake, ale wydaje się, że to fake jest. Podpisywałbym się pod tym również, przy czym, tak jak mówię, to równie dobrze może być prawda, bo tego typu rzeczy MiHoYo już robiło. Co oznacza, że Skara, jeżeli będzie mocny, to będzie przesadzony z postaciami, które są bateriami i będą szybko ładowały. I będziemy mieli taką sytuację, że on będzie jechał na ulicy tak długo, jak reszta teamu będzie w stanie mu off-field generować energię. Może być ciekawe, zobaczymy, jeżeli tak to będzie działało, to przed nami niezła zabawa. Przeskoczyłbym teraz do jednej rzeczy, która wczoraj miała miejsce, czyli do mojego stwierdzenia, że są bardzo podejrzane, ale bardzo podejrzane ploty na temat skina dla Travelera, że normalnie postacie, które nie mają dostępu do skinu, jak się tam wbije w plikach, jakby w odpowiednik dressing room, jak to jest poukładane, to nie ma opcji rozwinięcia tego, jeżeli jest tylko jeden skin, a jeżeli jest więcej, tak jak w Windgliderze, to są opcje, że jest zmienna, że można wybrać, który. Są postacie, które mają już zmienną, takie jak bodajże Lisa, które jeszcze nie mają skina dogranego do plików, nie można go podejrzeć, ale jest już opcja jakby wyboru, tylko nic do wyboru nie ma i podobnie było z Travelerem. Jedna rzecz, której wczoraj zapomniałem powiedzieć, to fakt, że zarówno w wersji męskiej, jak i żeńskiej na tym serwerze testowym jest ta zmienna dla tych postaci. Stąd też teoria, że to nie jest błąd, tylko faktycznie skin jest w drodze. Ale poleciał komentarz od Senritsu444, ja to mam nadzieję, że Travelerzy dostaną jakieś kurde, kiedy dotrzemy do Sznyznaje, bo nie widzimy się latanie po 10-krotnie większym Dragonspine i szukanie ognisk. Nie wiem nic na ten temat, nic na ten temat nie mogę powiedzieć. Wcale nie słyszałem plot o tym, że miałoby być to rozwiązane za pomocą gadżetu, który nie jest w chwili obecnej dodawany do gry ze względu na to, że Dragonspine stałby się zbyt prosty. Nic takiego nie słyszałem, żadnych takich plot potwierdzić nie mogę. Nic w moim kierunku takiego nie leciało w ogóle nigdzie, ani ciut. I z tego co rozumiem, to wcale nie jest dlatego, że ten gadżet gdyby teraz został dodany, to rozwalałby tutaj ten balans, więc nie słyszałem plot o tym, że zadaniem tego gadżetu jest zwiększenie poziomu trudności, żeby nie biegać z jedzonkiem i się healować, tylko żeby utrzymywać ciepło ciała za pomocą gadżetu i wtedy nie mamy jakby dostępnego tego bajera. Oczywiście z tego co nie słyszałem również jest, że wciąż można wbić do plecaka, skoczyć i zjeść sobie jedzonko, ale w ferworze walki jest to trudniejsze, więc nic z tych informacji nie słyszałem i nic z tych informacji nie jestem w stanie wam przekazać dalej, bo nic takiego nie ciekło, nic takiego na testach się nie pojawiało, więc jeżeli cokolwiek z tego będzie kiedykolwiek w przyszłości prawdą, to jest przez czysty przypadek, bo tak po prostu nic w tym temacie, ja nic. Ale jak ktoś pytał, to nic takiego nie słyszałem. Faktycznie nic.
Jest co prawda jeszcze kilka fajnych rzeczy, o których chciałbym móc nie powiedzieć, ale ze względu na to, że one są raczej niebezpieczne dla mojego well-being, to przerzucimy to na następne odcinki, gdzie wymyślę, jak to powiedzieć, żeby tego nie powiedzieć, ale żeby to powiedzieć. Więc dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Shizu. Jesteś ekstra, jesteś awesome! Bardzo dziękuję za podsyłanie miejscówek i more power to you! Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event. Jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca, to dziś jest dzień 20, gdzie są szmaty z ekspem. Do końca miesiąca nie powinno na nas już nic ciekawego czekać. Chyba że logowaliście się nieregularnie i niecodziennie, to pamiętajcie, że 4, 11 i 18 dnia logowania, waszego logowania, nie miesiąca, czekają na was primogamy 3 paczki po 20 w każdej, łącznie 60, czyli tak jakby jedno dodatkowe daily. Już niedługo nowa aktualizacja, a potem początek nowego miesiąca i paczki z primogamami powrócą. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na Parametric Transformerze. A ja, korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni, niezmiernie mi miło, że mogę was tutaj gościć. Daliście czadu na ostatnim streamie i streamy się kolejne zbliżają, aczkolwiek ten tydzień będzie totalnie zaorany ze względu na to, że wyjeżdżam, więc nagrywam wszystko z wyprzedzeniem, więc jeżeli w nadchodzących odcinkach będą różne dziwne kwestie, które się mogły pozmieniać, to przepraszam, bo dzisiejszy odcinek jest ostatnim, który jest nagrywany na bieżąco, cała reszta będzie wybiegała troszkę przed szereg, aczkolwiek z minimalnym, coraz większym wyprzedzeniem, więc zobaczymy, jak będzie. Widzimy się tak totalnie na żywca w okolicach niedzieli. Do tego czasu będą drobne rozjazdy, aczkolwiek nie powinno być ich dużo, bo mam kilka asów w rękawie, które w tym momencie wyciągnę i zobaczymy, co z tego trafi w to, co się dzieje ogólnie, a co z tego się przestrzeli totalnie. Zobaczymy. Zobaczymy. Więc, lisi magowie, jesteście awesome, wasza magia jest potężna. Lisi arcymagowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcy awesome. I lisi Twitcher nauci, wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście Twitcher awesome. Wasz tłum jest wow, fantastyczny. Po ostatnim streamie jest wow. Jestem zachwycony i mi troszkę głupio, a jesteście super. I co, to już jest tyle, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzenia, świetnych pięciogwiazdkowych roli. Niech Boże karędzie wam sprzyja. My widzimy się przy najbliższej okazji, która nadarzy się już, już. Jutro na odcinku. Miłego, do następnego i hej! Słoneczko wzeszło i trzeba brać się do roboty, bo jest już godzina 12:30. Ja już powinienem w tym momencie kończyć montowanie, a nie kończyć nagrywanie. Znowu będzie na totalnym sprincie montowanie, ale tutaj nie było większych błędów, więc wydaje mi się, że w miarę szybko to pójdzie, może 2 godzinki gdzieś tak. Dobra. Olał śniadanie, montujemy!